Sea of Flames. Wideo recenzja. Jedna z najtrudniejszych minecraftowych map, jakie istnieją. Tutaj jest mnóstwo pułapek, mnóstwo wyzwań, ale to jest bardzo ważne. Ta mapa jest dopasowana do Minecrafta 1.25, zatem nie posiada ona wszystkiego redstone'a, wszystkich pułapek i wszystkich innych rzeczy, ale posiada dużo różnych innych zagwostek, jakie możemy znaleźć w tym starszym Minecrafcie. Mapa jest stworzona przez Vexa. To jest mapa, która dzieje się w otwartym świecie. Podczas tego, jak będziemy eksplorować przeróżne pomieszczenia oraz dungeony, będziemy mogli tutaj odkryć ciekawe rzeczy i poznajdywać dobre itemy, które nam pomogą przetrwać. Powodzenia, spróbuj nie wpaść do lawy. Zasady tej mapy. Znajdź i skompletuj Victory Monument. Znajdź wełnę, która znajduje się w skrzynkach. Nie masz prawa używać ani owiec, ani barwników, żeby uzyskać te wełny. Musisz grać minimum na easy. Gramy na hardzie, nie gramy na żadnym innym poziomie, trudności nie ma mowy. Nie możesz opuszczać granic mapy. Możesz przetrwać w dowolny sposób, jak tylko ci się podoba i możesz kraftować metalowe bloki, czyli diamenty, metale oraz złoto na monument specjalnie. Zatem tak się prezentuje ta mapa i o co chodzi z Victory Monumentem? Victory Monument to jest specjalny obszar, gdzie będziemy odkładać nasze wszystkie wełny. No to słuchajcie, dostajemy tabliczkę z knockbackiem 2 oraz spodnie. Ta tabliczka to jest nawiązanie do angielskiego, amerykańskiego youtubera Z-Stow, który nagrał wszystkie części i był jedną z pierwszych osób, które przeszły to naprawdę dobrze, naprawdę porządnie, zagrały tę mapę tak, jak powinno się w nią zagrać. Na samym początku powinniśmy nazbierać jakiekolwiek tutaj budule. Przydałby nam się w ogóle piasek, żeby się tam spiąć i pozbierać to drewno. Tutaj wszystko jest trochę niebezpieczne, musimy się śpieszyć, żeby wszystko tutaj przed nosą zdążyć. Te płytki naciskowe, które się zastanawialiście, do czego one służą, czy spadnie piasek, jak się na nie naciśnie, one służą do tego, żeby zapalał się tutaj wszędzie wokół piasek. Czy to jest glina o tam daleko? Nie, nie tym razem. Jestem przekonany, że to jest jakaś ogromna wieża czegoś o złego i paskudnego, co będzie trochę straszne, żeby się tam wspiąć i dostać w wolnym tłumaczeniu. Dawno, dawno temu mały zombie pigment wybudował ogromną świątynię, ale niestety to nie, stracił swoją świątynię przez błąd dysku twardego. Wszechświat nie może przeżyć takiej niesprawiedliwości. Postarałem się odbudować świątynię Pigmana z mojej pamięci, ale nie jest identyczna. Być może mały pigman będzie mógł kiedyś ją odbudować, żeby ona znowu pięknie wyglądała. Zgaduję, że to jest nasza jakaś poboczna misja, którą możemy zrobić. Moim zadaniem w całej tej serii jest zginąć jak najmniej razy. Jeżeli będę ginąć, jestem lamą i nie chcę. Potiony. O, instant healtha, regenerację. Mamy instant healtha ponownie, mamy znowu regenerację oraz mamy speed. O, i tutaj mamy spawner blazów. Ja stąd uciekam. Ja nie zamierzam się bawić ze spawnerem blazów. To jest coś, co ja nie zamierzam tutaj dotykać. Tutaj jest jedna z klasycznych pułapek Vexa. W momencie, jak postawię tutaj bloczek, o tutaj, który będzie się stykał z tym, to to wszystko upadnie w dół. Vex uwielbia robić takie pułapki. Zachodzi już słońce, robi się już ciemno. W Minecrafcie pierwsza noc, słuchajcie, to nie jest aż tak duże wyzwanie. Pierwsza noc na mapie Vexa to jest traumatyczne przeżycie, które może zostawić u mnie głęboką traumę. Wezmę sobie o to i wezmę sobie jednego potiona, ponieważ nie zamierzam umierać i zejdę sobie o tutaj. Dla super hostel weteranów, nie bądź smutny, wszystko prędzej czy później zniknie. Nowe przygody i nowe lokacje czekają dla ciebie. To jest dla osób, które już grały tutaj i to jest dla osób informacja, że warto jest grać, warto jest zainwestować w swój czas, że też nowe rzeczy znajdziemy. Pierwsza rzecz, którą robimy w takim miejscu. Biegamy wokół i szukamy, czy Vex nigdzie tutaj nie ukrył spawnera. Jeżeli tutaj jest jakikolwiek spawner potworów, no to będę miał przewalone. Wydaje mi się, że tutaj możemy się na chwilę osiąść, jeżeli chodzi o sam początek, co nie? Rozwalmy tą skrzynkę, zobaczmy, co w środku Vex dla nas tutaj przygotował. O! Narzędzia! Oprócz tego Vex nam zapełnił podstawowe jedzenie. Kamienne narzędzia to jest absolutnie top of the top. Na tej mapie żelazo, czy cokolwiek innego takiego jest naprawdę bardzo, bardzo dużo warte. Te normalne surowce, które w Minecrafcie są dostępne na co dzień, są niesamowicie wartościowe. Patrzcie, mamy węgiel! O kurde! Węgla to ja się nie spodziewałem, że znajdę na mapie Vexa. Ale słuchajcie, to jest jego pierwsza mapa, którą przechodzimy i to nie jest najtrudniejsza mapa. Ta jest poziom, taki bym powiedział, początkujący plus. O! O! Siema gościu! Co ty gościu tutaj na mnie próbujesz? Pobijmy też moby, być może będą jakieś szkielety czy inne moby, które chciałbym pozabijać. A dlaczego chciałbym pozabijać szkielety? Mączka kostna. Mączka kostna, moi mili, pozwoli mi tutaj O! Co? Spawner creeperów? Tutaj się okazuje, że jest spawner creeperów. O tak sobie. On tutaj jest. Za tym obsydianem. Nie da się go rozwalić. Co za koleś? I się zastanawiacie, dlaczego jest tyle mobów na tej wyspie. Proszę bardzo, spawner creeperów. Zbierzmy nasze drewno i uciekajmy stąd. Po prostu. W sensie... O! Fajnie, szkielet z góry spadł. Ciekawe skąd. Czy on się tam zrespił, czy znowu jakiś spawner? Zbierzmy co nasze i stąd, że tak powiem, zmywajmy się. Ja sobie zrobię, że tak to ujmę, platformę do tych sadzonek. Bo dla... O,
Przepraszam za darcie mordy, ale wydaje mi się, że mam dobry powód. Pół HP, nieźle, nieźle. Zjedzmy sobie zupę i chlebek, to nam wyregeneruje do full HP. Weźmy łopatę i wyczyśćmy ten piasek tutaj, bo on jest niepotrzebny, co nie? Możemy sobie łuk zrobić w sumie. To będzie przydatne, żeby zrobić sobie łuk. No i zobaczcie, mamy ładne schody na górę. Od razu się tutaj lepiej troszeczkę człowiek przemieszcza. Ładne wejście dla zombie i creeperów. Będzie trzeba na górze zrobić drzwi, ja wiem o tym. Teraz nie spadnę, czat. Raz, dwa, trzy, raz, dwa, trzy, raz, dwa, trzy. Oho! Spawner! Siema typiarzu. To jest właśnie Vex. Ścina sobie drewno, a tutaj spawner szkieletów. Oho! Mamy tutaj skrzynkę. I mamy sadzonkę! Na wypadek, jakby nie wypadła sadzonka, mamy tutaj sadzonkę. Wezmę sobie mojego derta. Wezmę sobie moje sadzonki. Wejdźmy na górę i pozasadzajmy to. Potrzebuję narzędzi, zatem zróbmy sobie patyki. Myślę, że tyle kill-offów nam się przyda i dodatkowo przydadzą nam się dwa miecze. Czy to świat magistra? Chyba tak, na to wychodzi. Nawet tutaj jest obsydian. Zobaczcie, tutaj mamy zejście w podziemia, tutaj przez to może przejść pająk, dlatego to zamoruję na chwilę obecną, żeby na pewno pająk nie mógł przejść, skubaniec. Skoro mamy tyle kobla, to możemy sobie zrobić piecyk, sztuk dwie, żeby nie marnować czasu. Tutaj jest na tyle ciemno, że tutaj ewentualnie mogą się zrespić potwory. I nam się węgla drzewnego zrobiło, trzy. Zrobimy sobie 8 świeczek i sobie postawmy tutaj jedno, bo tutaj widzę, że jest ciemno. Teraz możemy zejść tutaj w tajemnicze podziemia i zobaczyć, co takiego uda nam się tutaj znaleźć. Widzę więcej węgla. Wow, 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 bardzo dużo węgla. Znając Vexa, to jest trochę podejrzane. Ja tam widzę szkieleta. Czy tutaj są spawnery jakieś? Zacznę rozkopywać ten węgiel i zobaczę, czy pod spodem nie ma spawnerów i tyle. Słyszę te pająki co chwilę i mnie to przeraża. Zobaczmy, czy można na samych kościach i na samym tym zrobić w tej wersji Minecrafta trawę. Bo jeżeli można, to nasze problemy z jedzeniem są rozwiązane. Wielka chwila prawdy. Nie można! Nie mogę zrobić trawy, nie mamy źródła jedzenia. Wezmę tego kobla i zacznę tutaj na górze wybudowywać sobie, że tak powiem, bazę. O, drzewo urosło! Uhu! Mamy pierwsze drzewo. Kiedyś się te creepery prościej zabijało. Zrobimy wszędzie szyby, bo szyby są przydatne. Za pierwszym razem, za pierwszym razem, za pierwszym razem, pięknie. Tak sobie można zbierać drewno. Widzę, że inspiruje się Evronem i szklarnie robię. Ja już szklarnie robiłem, kiedy Evron na Fortnite mówił H1Z1. O, jabłko! Zróbmy sobie łóżko. Tutaj mamy idealne miejsce na sypialnię, jakby nie patrzeć. O, łóżeczko. Ach, to stare szkło. Ja lubiłem, jak wyglądało stare szkło. Taki fajny vibe miało. Nie wystarczy mi szkła. Chłopak się tak zapędził, tak na bogato, że nawet szkła mu nie starczyło. Idziemy po potiony. Po potiony daleko nie musimy iść, wystarczy, że pójdziemy tutaj. Pyk, 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 pyk i pyk. No i super. Mamy naszą bazę początkową ukończoną. Powinniśmy tutaj oświeczkować to miejsce ze spawnem creeperów. Tam jeszcze jakieś drewno zostawiłem, zobaczcie. Pora, żebyśmy się wyprali na kolejną wyspę albo zwiedzili jeszcze bardziej naszą. Tutaj coś jest. Nie wiemy, co to takiego. Tory! Zobaczcie. A ja wiem, gdzie one prowadzą. Rozpoznaję to miejsce. Oto przed wami jedyny i niepowtarzalny Victory Monument. O nie, to nie tutaj. Oto przed wami, gdzie on się znajduje. Wielki, piękny, niepowtarzalny Victory Monument. Teraz prawdziwy, o tutaj, proszę bardzo. Hylian Monument Supply Chest. Light it up. Proszę bardzo, dostaliśmy glowstone'a. To jest nasza nagroda. Możemy sobie zagrać muzykę w Minecrafcie. Ja lubię tę muzykę, ale nie chcę mi się jej słuchać teraz, później. Dużo znaków jest, dużo jest szkła, latarni, trapdorów, świeczek. Dzięki Vex za te prezenty, bardzo miło z twojej strony. I moi kochani, tak wygląda monument wełny. Tutaj będziemy musieli go zapełnić. Wełny nie możemy kraftować, zatem musimy jeszcze białą wełnę znaleźć. Chociaż nie pamiętam, czy białe się nie kraftowało normalnie. Większą ilość potionów tutaj mamy. Tak, tutaj mamy bardzo dużo różnych potionów, które nam się przydadzą do walki z potworami. Tutaj z kolei mamy Fire Aspect 1, Knockback 2. To jest świetny znak, którym zamierzam wtoczyć moje bitwy. Enjoy your piston doors. This is not a trap. This isn't Romhack hard map, so you can trust me. No ja nie wiem, czat. Ufamy Vexowi czy nie ufamy Vexowi? Czat mówi, że ufamy, no to let's go. Zaufaliśmy, przeszliśmy. Enchanting table. Nether warty na potiony. O, proszę państwa, czacie. Ile to my dostaliśmy prezentów od Vexa. Happy birthday to me. Dziękujemy ci, Vex, bardzo miło. To jest dobra baza w ogóle. Tutaj można byłoby drzewa sadzić. To jest fajny design, map design, widzicie? I wszystko jest podświetlone teraz, wszystko na przycisk. To jest fajny mechanizm. Jeszcze tutaj. To Molten Depths, to Cathedral of Solitude. Patrzcie, wagoniki i wszystko. Tutaj możemy zejść na dół gdzieś i gdzieś pojechać. Czy to będzie jakiś spawner? Znając Vexa pewnie tak. Dungeon 11, The Rotten Caves. Okej. Okay. O, zobaczcie, to jest farma grzybów do pojedzenia. To jest dużo lepsze miejsce na bazę, aniżeli nasze miejsce. Ojeju, złote narzędzia, wagoniki, minecarty z chestami. Patrzcie, on nawet specjalnie zrobił, że mógł sobie wysłać tutaj przedmioty do siebie. Ale Vex zmiło z twojej strony. Okej, okay, widzę, że tutaj
jest zablokowane, ale jak się wkopię o, bo jeżeli Vex mi się pozwoli, że tak powiem, przekopać do mojej bazy, to byłoby bardzo przyjemne i z tego co widzę, tak Vex mi pozwala to zrobić. Zobaczcie. Fajna była ta baza, ale tak naprawdę oprócz węgla ta baza nie ma nic takiego ważnego do zaoferowania. Co innego ta baza, w której mamy absolutnie wszystko tutaj. Zobaczcie. Tutaj nam kochany Vex zapewnił wszystko. Tutaj jakieś cave'y są po bokach do zwiedzania nawet. Dużo jest tutaj rzeczy. Myślę, że nie głupie byłoby zrobienie sobie bazy w tamtym pokoju. Możemy sobie o tak posadzić tutaj drzewa i bardzo ładnie będziemy mieli tutaj farmę drewna, która na pewno nam się nie skończy. Tyle drewna, to ono na spokojnie wystarczy tutaj. Tak mi się wydaje przynajmniej. Zenchantujmy sobie miecz, słuchajcie. Na poziomie 4 mamy knockback 1 na mieczu. No niestety. Power 1. Okej, łuk nam się trafił bardzo przyjemny. Na łuk nie możemy narzekać. Możemy wyruszać na wyprawę. Jeszcze na żadnej przygodzie nie byliśmy, zatem pora skompletować naszą pierwszą przygodę. Zobaczymy, jak nam pójdzie. Czy w ogóle jesteśmy na nią dobrze zaopatrzeni. Wyruszamy, czat. Uhu! Ahoj, przygodo. Wow! Spawnery gastów? Czy ty jesteś normalny, Vex? Jedziemy do świni! Wielka pigmenowa świnia. Trochę jest to spore. Czy spawnery są świni? Tego nie wiadomo nigdy. Aha, pigmen. A dobra, pigmeny. A lubią mnie? Lubią mnie, okej. Nie wiem, czy to jest dobry moment, ale idziemy do netheru. Trochę się boję. Zastanawiam się, czy zombie pigmeny używali magii, żeby brać ciepło z netheru i jakimś cudem wysłać je do normalnego świata. To wytłumaczyłoby to, jak wygląda obecny klimat. Dungeon 16. Trochę daleko. Dobra, na czym polega ten dungeon tutaj, chat? Wszystko jest ze śniegu zrobione w netherze. To jest ciekawe, co nie? Tutaj możemy zejść bardzo daleko w dół, ale ja nie wiem, czy ja chcę tam schodzić. Przydałaby się elytra. Na razie tutaj nie widzę żadnego elementu dungeona oprócz portalu w tym miejscu, ale zrobiłem kółko. Diamenty! Tutaj na górze są diamenty. Nie mamy czym ich wykopać. I w ogóle tutaj za bardzo nie wiem, gdzie powinniśmy się udać. Wiecie co? To chyba nie jest dungeon na nas. Poszukajmy, gdzie się znajduje pierwszy dungeon. To jest najnowszy prank magistra, zamień całą wyspę w lawę. Jaka ta gra kiedyś była inna? Że były kontrastowe te kolory strasznie mocne. Teraz to już tak nie ma. Pa, pa, pa! Tutaj jest wełna po środku. W tym miejscu się znajduje wełna. O, w tym! W tym tutaj, przy tych gastach wszystkich. Może do innego dungeona w takim razie. Polećmy tutaj na dół, zobaczmy co tutaj na nas czeka. Molten Devs. Widzę, że o tam musimy przejść dalej. Mamy slimy, mamy creepery. Jest tutaj dużo różnych niefajnych, nieprzyjemnych rzeczy. Przebiegnijmy wokół tych creeperów i wokół wszystkiego. I po prostu wskoczmy tam, gdzie chcemy wskoczyć, czyli o tutaj. Uciekaj. Okej, udało się przejść. Tutaj mamy jednego szkieleta tylko, więc nie jest to takie złe. Kilka pułapek z lawą. Spróbujmy przejść to naokoło. Może się uda tego dungeona zrobić. Tam jest jakieś szkło. Tam coś jest, tam powinienem wskoczyć. Czy mogę tam spaść? 3 serduszka na hita, dajcie spokój. Przecież to tak się nie da grać tego. Wow, 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 co? Boże, chyba Evro na mnie jakąś pułapkę zrobił. Dobra, za dużo jest tych szkieletów, uciekam od tego. Chciałem być cool, ale sorry, nie da się z nimi. Muszę znaleźć jakiegoś cave'a, gdzie nie ma tyle szkieletów, gdzie jest to bardziej do przejścia. Bo to też jest 11. O nie! Fuh! Chyba sobie żartujecie, goście. O nie, i szkielet. No dajcie spokój, jaki snajper. No nie, no kolejny, dobra, jedziemy po prostu. Przewalona jest ta mapa, trzeba znaleźć jakiegoś dungeona normalnego. Patrz, ile się respi mobów. Okej, sprawa wygląda następująco. Nasz wypad, no poszedł tak sobie. Powiedzmy sobie szczerze, wcale nam nie poszło dobrze. Tutaj mam skórę, mogę zrobić sobie zbroję. Ja teraz w ogóle mogę tutaj pomówić o jakiejkolwiek graniu. Mandzio granie będzie wreszcie. Weźmy sobie, zenchantujmy wszystko. Tunika, protection 1. Protection 1 i hełm. Fire protection 1, respiration 1, no dobra, no trudno. Zenchantowani, to my możemy walczyć. Patrzcie, jak czeka tutaj chłopak. Czeka, żeby we mnie strzelić, no strzelaj, no strzelaj. No i wiedziałem, że strzelisz. Ale patrzcie, półtorej serduszka teraz zabrał. Już nie tak dużo jak wtedy, tylko dużo mniej. Proszę, tutaj jest podwójny spawner szkieletów. Typowy Vex. Ale zostawmy go, bo to jest dobre źródło strzał. Pa! Skrzynka! Yo, Dawk, I heard you like chess, so I put your chess in your chest. Ha! Skrzynki się przydadzą. Dzięki, mordo, fajnie. Ile masz kolorów wełny? 0. Ja zrobię tak, że ja będę miał tutaj przejście swoje. One wszystkie będą spadać na półpłytkę. Ale bardziej mi chodzi, że w tym miejscu... O! Elo, elo. O! Nie! O nie! Pierwsza śmierć. Straciłem całe szkło. Pójdźmy, zobaczmy, czy przetrwały jakieś itemy. Okej, zrobiła się noc, to jest niefajne. O nie, typiarze. Uciekać mi tu. Do lawy, gościu! Do lawy. Wskakuj, dobrze. U co? Z lawy? Chyba cię pogięło, żeby z lawy do mnie strzelać. Dobra, zbierzmy spodnie i wszystko. Patrzcie, mamy itemy, jest spoko. Nie wszystkie, ale mamy chociaż tyle. O nie, Blaze! Nienawidzę cię, Vex! Biegnę po itemy. Ty, paskudo jedna.
Spierdzielaj ode mnie, gościu! Oddałem moje itemy. Czy wszystko spaliłeś? Naprawdę? Czy ty mi niczego nie zostawiłeś? Nie chcę wasz. Ja pierdzielę. No i wszystkie itemy stracił chłopak. Odzyskał coś. Jeszcze w tyłek dostałem! Straciłem wszystko, co mogłem stracić. No ja muszę kobla kopać. Nie no, zamierzam zrobić spawnę tych szkieletów tak czy siak, bo go potrzebuję, co nie? Dobra, idziemy z nimi powalczyć ponownie. Ja będę stał na tej kratce tutaj i nad głową będę miał po prostu szkło. Nie zrobię tutaj lepszego spawnera. Cały czas jak słyszę te płytki naciskowe, na które staję, to się trochę boję, że jednak zaktywuje coś. Dobra. Fak. Trochę się ciemno zaczęło robić. Uciekam stąd. Idę spać i zamierzam się wyspać w swoim przyjemnym łóżku. I jak wstanę, nikogo z was tam nie będzie. Wezmę sobie oto ponownie. Mam nadzieję, że pan szkielet teraz mi nie zrobi tutaj koszmaru ze swoim respieniem się. One się będą respić o tutaj na tym. To się będą się respić. One będą chodzić tutaj. A nad moją głową, żeby na pewno mnie nic nie biło, będzie szkło na tej wysokości. Robi to do około 30 minut, pewnie dwa razy skorzystam. Nie, mordo, ja tutaj dużo będę musiał wyfarmić tego. Ty kurczę! Kurczę ty jedno! Prawie nie zabiłeś. I co, zaraz kolejny się zrespi na mnie? Idę po resztę przedmiotów i kończymy ten spawner wreszcie. O, ja mam tak, no duże wyzwanie ta mapa, duże, big wyzwanie. Ta mapa jest nawet trudniejsza, aniżeli ją zapamiętałem. Weźmy sobie szkło, robimy sobie drzwi. O nie, czy jest znowu noc? No dobra, noc mi teraz aż tak mocno nie przeszkadza. Przynajmniej będę wiedział, jak się respią i czy się respią. Ała. Ała, zmywaj się. Haha! Nie możesz mnie pokonać tak. Widzimy, że się respi już pierwszy szkielet, już drugi szkielet. Proszę, respią się na razie. Zamurujemy jeszcze tą lawę, która nam tutaj na podłodze się pokazuje i nam tutaj psuje niestety, że tak powiem, ciemność. Rozwalmy jeszcze to. No i zobaczcie, jak teraz się respią. I proszę, tak się gra na mapach Vexa. Overcome, Adapt, Eliminate. Fajna gra, tylko szkoda, że nie sprintujesz. Jak mordo mam ci sprintować, jak ja źródła pożywienia nie mam? Jak ja mam ci sprintować w momencie, kiedy mnie biją w Minecraft cały czas? Co ty typie robisz? Jak ty chyba pijany jesteś, zombiaku. Co ty szkielecie robisz? Ty chyba pijany jesteś. No i zobaczcie, teraz 15 strzał już mamy, no. Tak możemy grać sobie tą mapę z łukiem. Fajnie, że sobie to ogarnęliśmy, bo to jest bardzo przydatne miejsce. I dobrze, że się respią szybko, to już w miarę. Pa, pa, tutaj źródło światła. Ała! Dobra, to głód. Musimy stąd uciekać, bo zdechniemy. Wydaje mi się, że i tak się wysypie. Niezależnie od tego, wydaje mi się, że umrę. 11 level, poszedł się walić. Ale mam dużo strzał, idę dalej. O, 5 level, nie jest najgorzej. Super, 9 level, dziękuję panie szkielecie. Wychodzimy tutaj. 9 level jest, jedzenie spada, no ale pora pójść na jakieś wyprawy. Dobra, miecz Sharpness 1, uhu! Uwaga, portki. Projekt Protection, kupsko! Zróbmy sobie pełną zbroję, zróbmy te buty. Feather Falling 2, poproszę Protection 1. Protection 1, dziękuję. Protection 1, dziękuję. Power 1, Sharpness 1, drugi. Efektywność 1, efektywność 1, okej. Okay. Dobra, jestem gotowy. Taki mandzio może się klepać. Teraz jestem fajnie przygotowany, mam wszystkie enchanty, jestem gotowy tutaj na wszystko, co Vex chce na mnie rzucić. Ale zanim jeszcze pójdę, pójdę po jedzenie. Bo bez jedzenia to ja sobie mogę. No nie widzę tutaj jedzenia, czy moje jedzenie się spaliło w lawie całe? To jest moje jedyne jedzenie. Ale bieda, dlaczego ja nosiłem tyle jedzenia ze sobą? Tak bardzo to jedzenie oszczędzałem i już mi się skończyło? Naprawdę nie chce mi się w to wierzyć do końca. Będzie przymus osobowe odchudzanie. Idziemy na drugą wyspę. Co lepszego możemy zrobić? Może na tej wyspie będzie jakieś źródło jedzenia albo wody. Oblivion Spires. Powinienem pójść spać. Przychodzenie tutaj w nocy jest debilizmem. Dungeon pierwszy! Nie no, to jest głupota przychodzić tutaj w nocy. Idę spać. Eluwina. Co? No co, żartujecie chyba? Specjalnie się tutaj wróciłem, straciłem pół jedzenia. Czy wy wiecie, ile jest pół jedzenia warte dla mnie? Nie robi się tak. Przyszła na niego pora. Dungeon pierwszy! Spire Caves! Widzę, że tutaj jest dużo obsydianu. To jest chyba dom magistra. O, fajnie, gasty! To widzę, że fajnie się bawimy tutaj. Fajny pierwszy cave, taki nie za trudny. Okej, okay, tutaj się spawnią creepery. Wysadź się. Okej. Okay. Pierwszy spawner mamy z głowy. Słyszę, że tam jest dużo potworów innych. Widzę, że są szkielety na pewno. Tu lawę byłoby niegłupio nawet wylać, ale chcę się pozbyć na samym początku szkieletów. Pająki chcą się do mnie tutaj spinać, ale spoko. Pająków się nie boję. Dla mnie jedynym problemem, jaki tutaj widzę, to są szkielety. Na razie. Całej reszty się nie boję, bo jestem na nie przygotowany. Dobrze sobie z nimi radzimy na chwilę obecną. Tam jest kolejny szkielet. Jeden i drugi. Nie chciałem creepera. O! Tam jest gaz. Dobra, dobra. Strzelaj w spawner. Strzelaj we mnie, strzelaj, strzelaj, odbiję to. Ty się sam gaście zabijesz. Pa, pięknie. O nie. Okej, okay, czat.
Dziękuję za pomoc, mordeczko. Poświetlajmy tutaj. Cofnijmy się trochę. Trochę poświetlałem, trochę się cofam. Taka jest moja zasada. Ała. Ała. Póki nie ma aż tak dużo mobów, powinienem coś zjeść, żeby się wyleczyć. O ja pierdziele, no ciężkie to jest. Nie jest to prosta mapa na pewno. Zróbmy sobie regenerację tutaj. Nie ma spawnera już. To rozwalmy. Okej, okay, nie ma tego spawnera. Dobra robota, Mandziu. Zabijmy ciebie tutaj szybko, zombiaku. Tutaj jest creeperów. Okej, okay. Ciekaw jestem, ile jeszcze tutaj spawnerów zostało. Kolejny mamy spawner z głowy. Wydaje mi się, czat, że udało nam się. Mamy pierwszy dungeon z głowy. Zjedzmy sobie nasze mięsko zwycięstwa i zdobądźmy naszą pierwszą wełnę. Patrzcie, tam jest zejście dalej. Biała wełna! Mamy to, czat! Uhu! Udało się. Dobra robota. Weźmy sobie tutaj tą wełnę, zostawmy. Wezmę sobie całą tą wełnę, jaka jest. Tylko po to, żeby... Trzy kropki. Tylko po to, żeby sobie zrobić schody z niej. Żeby mi się, wiecie, przyjemnie schodziło. Dungeon drugi. Jesteśmy gotowi? Ja jestem. Fajnie, szkielecie. Oła, to wcale nie pomaga. Czemu nie używasz tych bloków, co miałeś? Zachowuję na później. Czy ta druga wełna będzie ciężka do zdobycia? Przekonajmy się. Tutaj może być jakiś spawner creeperów schowany, bo tutaj jest ich bardzo dużo. Patrzcie, tam są spawnery. Ale czy jest tutaj coś oprócz spawnerów zombiaków? Tam jest redstone. Żelazo by się przydało, jak mamy tyle fajnych rzeczy. Przekopmy się. Ta, tutaj jest wełna. Tam mamy jakąś nagrodę za to. Jestem ciekawy, co takiego Vex na nas przygotował. Znając Vexa, będzie to paskudne. Dobra, nie było prosto się to zmanewrować, ale udało się. Rozbijmy ten spawner. Patrzcie, jak się respią. Gdzieś tutaj spawner jest jeszcze schowany jeden. Tutaj jest, pa! I wiem, gdzie jest kolejny już. Tutaj jest ostatni. Mamy to. Tutaj jeszcze dużo jest rzeczy do zwiedzania w ogóle. Nie wiem, czy w ogóle zauważyliście, że to jeszcze jest bardzo duże miejsce. O kurde, dobra, to nie jest wełna, ale zobaczcie, to jest big nagroda, to jest bardzo big nagroda. Jedzenie i pochodnie, dzięki Vex. Czy wszystko jest takie okropne, czy teraz żałujesz tego wszystkiego, co zrobiłeś? Czy nie możesz mieć przyjemnych rzeczy w życiu? Nie wiem, do czego to jest nawiązanie, jakieś zagraniczne nawiązania, Vex. Tutaj jest jakaś skrzynka na dole. O, mamy to, czat, jedzenie. Wracamy się chyba do bazy, czat. Czy idziemy po wełnę? Powiem tak, odstawię tutaj. To wezmę ze sobą na czarną godzinę. To tam jest bedroka, czy wy widzicie tą budowlę z bedroka? Roka? Vex! Co to ma być? Vex, co to jest za paskuda pajęcza? Nienawidzę pająków! Spierdzielam stąd w takim razie. To jest niebezpieczne bardzo. O, ja pierdzielę. Zabuduj to. To nie takie proste. Tak, ja się boję pająków. Właśnie dlatego panikuję. Czy to wszystkie? Tak, to są wszystkie. Wiem, że dużo bedroka takiego tutaj jest, którego nie mogę ruszać. O, miecz mi się skończył. Jeżeli nie mam miecza, to ja się wracam, ponieważ ja muszę sobie ten żelazny zenchantować. Chyba, że czat szybko weźmiemy, pójdziemy, zgarniemy wełnę i uciekniemy stamtąd. Robimy taką szybką akcję. Ja bym trochę zrobił. Creepery są tutaj jakieś, ale spoko, to nie jest problem. Creepery to nie jest problem. Ok, dobra, szkielet trochę jest większy. Idziemy to zrobić. Co? Co to miało być? To było nie fair, zablokowałem się w bloczku. Okej. Wiem, że mam żelazny miecz, ale nie chcę go używać, póki go nie zenchantuję. Nigdy w życiu jeszcze tak prosto nie było. Dwie wełny, nasiona i jedyne, czego brakuje, to wody. Czyli jedyną farmę, jaką możemy zrobić nasion, to w Netherze. A w Netherze się nie aktualizują czanki, zatem trochę kij mi w oko z tymi nasionami. Czemu tutaj się same szkielety respią? Da się samą kączką mocną, to dobrze. No i pięknie, dwa pierwsze dungeony mamy z głowy. Było dużo emocji, było bardzo ciężko, ale daliśmy radę, czat. Będziemy mieli jedzenie. Czemu te drzwi są otwarte? Powiem więcej. Dlaczego tutaj nie ma drzwi? Drzwi mi ukradli! Jak w ogóle moja zbroja? W stanie bardzo słabym widzę. Dajmy mu największy level możliwy. Sharpness 1 za 5 level naprawdę nie było warto. No i pięknie. Mamy czat jedzenie. No i proszę. Tak, i to sobie pożyję. Proszę bardzo. Już nigdy nie będzie problemów z jedzeniem. Nie no, słuchajcie, rozwiązać problem jedzenia na tej mapie to jest najlepsza rzecz, jaką moglibyśmy zrobić. Teraz możemy normalnie iść na dungeony i wszystko. Mandzio zakończył głód na świecie jednym sposobem, zobacz jak. PS, nawet nie trzeba wody. Trochę tak jest. I da się? Da się. Proszę, ile chlebka będzie. Och, no i pięknie. Mówili, że chlebek z Polski nie opłaca. Nie wiedzieli, co tracą. Idziemy odłożyć wełnę, bo zdobyliśmy wełnę. Wielkopomny moment, na który czekaliście chyba wszyscy na streamie, słuchajcie. White wool, orange wool. Woohoo!
Podobało mi się jedno, jak kiedyś płynnie ten redstone działał. Może nie działał tak płynnie, że wiecie, że tak jak teraz, że ładniej wygląda jak działa, ale się nie zacinał nigdy i to właśnie doceniałem. Klebek z pola dotarł na nieznane fronty Magaistra. Powinienem sobie wziąć bloczki, żeby mógł przeskakiwać tam na drugie wyspy i tak dalej. Nie chcę robić nowej zbroi na trzeci dungeon, zrobimy sobie na czwarty. Na trzeci dungeon chcę mieć tą zbroję. Czy to jest dungeon numer 3? Czy to jest coś innego tutaj? Dungeon 5. O kurde. Czy może o tam dalej gdzieś jest? Tam widzę jakieś tabliczkę. Tutaj może będzie ta trójeczka. Nieopisany dungeon. Aria, The Lost Caves. O, od razu rzeczy nieprzyjemne widzę. Zaczynamy od tego. Tutaj są jakieś liście, jakieś drzewka. Okej, głupio nie jest. Grzyby są. I woda! Woda! To tylko wiaderko potrzebujemy. Wreszcie mogę się wykąpać. Trzcina! Będziemy mogli zrobić książki, super. Dobra, widzę, że tutaj chyba jest dużo spawnerów, creeperów, czy jakichś innych rzeczy pochowanych. Patrzcie, trawa tutaj jest. Tutaj byśmy mieli nasiona, nawet jeżeli byśmy nie zrobili tego dungeona. Tutaj chyba mamy kolejnego dungeona, albo coś w tym rodzaju. Dungeon 9, to nie jest tutaj, to nie jest miejsce, gdzie chcieliśmy się udać. Bierzemy to i wychodzimy stąd. Niestety obawiam się, że dungeon 4 oraz 5 jest skryty dalej w podziemiach tam. Może pod tym jest. Trzeci jest w górze. Górce koło spawna. O! Jeżeli Kamil ma rację, to ziomel z niego, a jeżeli nie, no to Kamil. O, o, o! Pa, tutaj coś jest. O kurde, zobaczcie, jak tutaj elegancko. Ja nie wiem, czy ja w takie progi mogę tutaj wchodzić w ogóle. Patrzcie, jak to ładnie wygląda. Jakie schody w dół. Dungeon 4, dungeon 3, mamy to czat. I tutaj jest skrzynka jakaś. O, panie, 64 książki! Jaka to radość w mym sercu się tutaj pojawiła. Kamil, jesteś ziomalem. To wygląda mi bardzo podejrzanie. Będą porządne enchanty wreszcie. O, fajnie, drzwi wyważone. O, no to widzę, że bez ceregieli zostałem przywitany. Od razu szało w mordę. Coś ja tutaj czuję podejrzane to trochę jest. Że tak książki po prostu są. I tak bez żadnego spawnera tutaj. Zobaczcie, bookshelfy, materiały budowlane, więcej tego, miski, złote narzędzia, drabinki, fajnie. Ja zbieram te książki tylko dlatego, że boję się, że tutaj jakieś spawnery mogą być. Ja znam Vexa. Uważaj na obserwery, no na szczęście tutaj nie muszę się tego bać. Ale by Vex tworzył mapę w dzisiejszych czasach, wszędzie byłyby obserwery pewnie, ja go znam. Co wy tutaj macie do zaoferowania? Dużo piecyków macie. Dużo węgla w piecykach! Powiem tak. Dobra, widzę co się tutaj dzieje. Tutaj trzeba wszystko pooświetlać mocno. Ha! Co? Gdzie dwóch się bije, tam trzeci zjada chlebek. Pa, pa, pa. Potions medium. Dzięki, Vex. Gdzie jest tutaj spawner, bo na pewno jest. Ha! No i fajnie, są potki nowe. Ja slime'a słyszę. Slime'ie! Mordo! Kochany jesteś, ale nie w tym miejscu, nie o tym czasie. Slime'y, przeszkadzacie mi, nie chcę was bić. Slime'y, idźcie sobie. Przeszkadzacie swojemu staremu. Uciekać mi stąd, slime'y. Nie no, slime, naprawdę, ja was lubię bardzo, ale mam was dość. Zero szacunku do starszych. Tutaj mamy kolejną skrzynkę z materiałami. Okej. Surprise! Aha, fajnie, fajnie, fajnie. Pająki. Tutaj wszędzie są pająki po bokach po prostu. Ja nie chcę się z nimi bić. Nienawidzę bić się z pająkami. I rozumiem, że to działa tak, że one mogą mnie rzucić do lawy. Dobra, bo skąd one wyłażą? Tylko stąd? A jak tylko z lewej strony, to easy będzie. No ile was tam jest? 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 Aha, jeszcze tam się respią. Nie, szkielety tam strzelają! Jak artyleria! Pająki i szkielety wyłażą. Jakie to jest fajnie zrobione! Jak ja szanuję Vexa właśnie za takie rzeczy. Wow, 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 ty z góry jeszcze! Fajnie, creeper wybuchł tam gdzieś, dobra robota. Dobra, to jest zasłonięte, na górze się jeszcze respią. Nie mam bloków, idę po bloki. Swiftness? Myślę, że się przyda. Uciekaj gościu, goń się. Możecie mi tutaj pająki przychodzić, ale wy mi nic nie zrobicie. Sorry, jestem na was odporny, jestem pająko odporny! Dobra. To tutaj to zrobiliśmy. Tak naprawdę jedyne co nam zostało, czat, to jest tutaj sobie zrobienie o tak, w ten sposób i drabinki tam na górę. Mamy to! Udało się! Tylko dajcie, przejdę. O, proszę bardzo. Wełna! Magenta! Uhu! Udało się, dobrze. Dobrze, czas. Wychodzę stąd, Eluwina. Elko, miłego bicia się nawzajem. Do zobaczenia nigdy. Dobrze nam idzie. W sensie, idzie mi zdecydowanie dużo lepiej, aniżeli jak kiedyś grałem w tę grę. O mój Boże, wielki slime zabójca. O nie, on się pali, o nie, biedny slime. Słuchajcie, wiecie co? Wszystko co dobre musi się kiedyś skończyć. Bardzo wam dziękuję dzisiaj za oglądanie. Naprawdę było mi miło, świetnie się bawiłem. Mam nadzieję, że wy się też dobrze bawiliście. Uciekam, zapraszam na Discorda, zapraszam na grupę Eluwina.